30 stycznia wyczerpująco chyba o tym, w tym temacie się wypowiadałem. Podtrzymuję nasze stanowisko. Podtrzymuję całą argumentację, którą przytaczałem 30 stycznia. Proszę Państwa, ja wiem, że Pani Radna próbuje tutaj pokazać Urząd Gminy jako, powtórzę to, co mówiłem na zebraniu w Wiedniczu, takiego dżina, który wyskakuje z czarnego worka i tylko czeka na to, żeby tą opłatę zwiększoną, karną od mieszkańców ściągnąć. Natomiast w świetle tej ustawy to wcale tak nie jest. Przypominam, że w odróżnieniu od sytuacji obecnej opłatę zwiększoną z tytułu niesegregowania będzie od 1 lipca tego roku naliczał urząd, naliczał w drodze postępowania administracyjnego. I absolutnie dementuje wszelkiego typu pogłoski, że jeden nieopatrznie wyrzucony słoik do śmieci niesegregowanych, jedna plastikowa butelka, czy coś innego przypadkowo wrzuconego, będzie wiązała się ze zwiększoną opłatą. W tym przypadku, kiedy taka opłata za kwartał będzie naliczana, trzeba będzie w drodze postępowania administracyjnego jasno i wyraźnie udowodnić mieszkańcowi, że taki proces niesegregowania jest prowadzony w sposób systematyczny, celowy i świadomy. Dopiero wtedy będzie można taką opłatę naliczyć. Będzie to decyzja administracyjna, więc od każdej decyzji administracyjnej służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, które, jak wiemy, robi wszystko, żeby działać na korzyść obywatela. Takie są fakty. W związku z tym i w związku z faktem, że rozmawiałem niedawno z panem Pawłem Krawczykiem, który zajmuje się, jest odpowiedzialny za segregację, współodpowiedzialny za segregację w Wiedlickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. I od niego bezpośrednio otrzymałem wiadomość, że od dłuższego czasu już nie było prowadzonych żadnych postępowań, żadnych wezwań z tytułu złej segregacji odpadów, to proszę Państwa, mieszkańcy naszej gminy, którzy segregują odpady do tej pory, nie mają się czego obawiać. Także proszę Państwa, ja tutaj chodzi o to, żeby ten stopień segregacji był jak największy, bo wiadomo, że ilość śmieci niesegregowanych ma zdecydowany wpływ na wysokość opłaty, którą będziemy wszyscy ponosili. Dlatego chodzi tutaj o to, żeby to była kara, ale dla takich osób, które w sposób świadomy i celowy zawyżają ilość śmieci niesegregowanych, mimo że zobowiązali się do segregacji. Proszę Państwa, tutaj w tym momencie ta opłata zwiększona ma mieć charakter taki czysto prewencyjny. Dlatego bardzo proszę Wysoką Radę o odrzucenie tego wniosku. Mam jeszcze jedną prośbę, gdyby moja wypowiedź miała być gdziekolwiek publikowana, to bardzo proszę przytaczać ją w całości. Dziękuję. Dziękuję.